Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy przygodę z budową domu Adaś. Ostatnio widzieliście urywki z zalewania ław fundamentowych, bo tutaj był problem z wodą. Natomiast już tej wody nie ma. No i właśnie bierzemy się za murowanie bloczków betonowych, czyli robimy stan zero. Więc musimy teraz to wszystko, co tutaj jest, wymurować. Sznurki mamy rozwinięte. No i będziemy się bawić później w izolację, ale to zobaczycie w swoim czasie. Na razie musimy wyciągnąć winkle. Niwelator już stoi. Będziemy sobie ustawiać wysokości, tak żeby nie było później problemów, że gdzieś jest wyżej, gdzieś jest niżej, więc po to kupiliśmy niwelator i teraz będziemy sobie działać. Więc tak to wygląda. Nowa budowa, projekt Adaś z naszej strony internetowej dom25000.pl. Dom 70 typowo parterowa. Więc mam nadzieję, że w niedługim czasie zobaczycie, jak tutaj się wszystko zmienia, bo już planujemy za jakieś 4-5 dni, w zależności od pogody, zasypywać to wszystko. Czyli robimy stan zero, izolujemy, kanalizację wrzucamy, no i zasypujemy i równamy tutaj, że to podwórko będzie wyglądało trochę inaczej niż teraz, bo teraz jest rozkopane, bo obok jest robiona kanalizacja. No i jednocześnie my tutaj działamy i też musieliśmy zrobić dziurę, żeby tą wodę, która wyszła podczas prac przy ławach fundamentowych, ściągnąć w jedno miejsce, co widzieliście w poprzednim odcinku. Więc łapka w górę i subskrypcja, a my bierzemy się za winkle. Wymurowane ściany fundamentowe, właśnie je izolujemy z zewnątrz. Tutaj będzie sobie izolacja z szkła, a my będziemy kleić sterodur. Ale to na razie musi sobie wyschnąć. Zaraz będziemy izolować środek. Oczywiście wyprzedzam komentarze, że jest to wszystko świeże, bo to nie jest świeże. Po prostu zeszło nam znacznie dłużej niż przeważnie, bo deszcz padał, więc wymurowane ściany fundamentowe były wcześniej, tylko po prostu są mokre. Dlatego widać tu na dole, jak schnie. A u góry jeszcze nie zdążyło, dlatego one są suche, bo w życiu nie murowaliśmy tak długo ścian fundamentowych, ale niestety żonę mam w szpitalu i tak z doskoku tutaj jestem, więc tak trochę dłużej schodzi niż przeważnie. Zaraz wam pokażę, jak synek oddycha, bo żona nagrała filmik, nagrała dźwięk i zobaczycie, jak mojego młodego rozłożyło i leży od tydzień w szpitalu. Ale pomijając fakt tego, jeszcze musimy tutaj zrobić kanalizację. Już rury kupiłem, leżą tutaj. Za chwilę będziemy to wszystko spinać, ustawiać spadki. No i dzisiaj niestety koparkowy nie przyjedzie, bo chcieliśmy, żeby przyjechał, żeby nam tutaj to wszystko wrzucał. My będziemy zagęszczać, drugą zagęszczarkę 200 dorwałem, tak żeby na dwie zagęszczać i zostawić to na 2 dni, bo znowu deszcze zapowiadają, i za 2 dni dopiero zalać chudziaka. Więc powiem wam, że nie spodziewałem się, że tak długo może kiedykolwiek zejść nam ze stanem zero, ale jak widać, wszystko jest możliwe. Jeszcze nie jest czas na takie roboty, no ale musimy się streszczać, bo mamy napięty plan na cały rok. A tak mój synek oddycha, patrzcie. No, Adaś tak oddycha. Widzicie, jak mi synka rozłożyło? No, myślałam, że już trochę spokojniej ten oddech mu, no ale widzisz, jednak jest. Także raczej z takim oddechem to nas raczej nie wypuszczą. Więc jak sami widzicie, no troszkę mamy niewesoło, więc nam schodzi, no ale najważniejsze, że już jest lepiej. Więc tutaj, jak dobrze pójdzie, to za kilka dni kończymy i zalejemy chudziaka, więc będziemy mogli zamówić u góry na tego chudziaka, żeby postawić już solbet i będziemy mogli murować. Więc jak już wyjdziemy z ziemi, no to już będzie sukces. Już wam pokazuję, jak to wygląda, bo nieoczekiwanie koparkę załatwiliśmy. Za chwilę nam tutaj podjedzie, wybierze nam na kanalizację tutaj tunel. Wiadomo, nie korytko, mówię tunel, czyli z karpówką wybierze ten rząd. Zaraz wam pokażę w ogóle, jaka koparka przyjechała, kołowa. Tu jest zaizolowane wszystko. Pierwsza warstwa zrobiona. I tu jest firanka, widzicie izolację? O, żebym się upaćkał. Tu jest jedna izolacja i tam na dole jest jeszcze jedna izolacja. My robimy na dwie izolacje. O, tu widać firankę. To jest najważniejsze, żeby później nie było, że gdzieś będzie wilgoć szła po murach, więc to jest podstawa. Więc tu mamy wszystko poizolowane. Zaraz wam pokażę, jak wygląda to barka. Kawał sprzętu. Tu mi się trochę nie podoba, bo my jak kopiemy sprawdzonymi operatorami, to każemy tą ziemię wybierać, żebyśmy mogli pracować koło tej ściany fundamentowej. Natomiast tutaj był problem tej wody, co widzieliście, no i operator trochę średnio współpracował z nami, bo mu się nie chciało później podjechać i wybrać, jak go prosiliśmy. Więc dobrze, że udało nam się wyprosić, że ten środek trochę zgarnął. Naprawdę ciężki człowiek. Natomiast teraz mamy innego operatora, złapanego w ostatniej chwili. Zobaczymy, jak on będzie pracował. Więc za chwilę skakuję do środka, będziemy spinać kanalizację. Tutaj mamy tylko 2 punkty do wyjścia do góry. No i piasek powinien niedługo się pojawić, a będziemy pomału zasypywać i zagęszczać. Oczywiście zagęszczamy na kilka razy, nie na raz, bo wiecie, że zagęszczarka ma odpowiednią głębokość zagęszczania. Nie można wsypać pół metra i wjechać zagęszczarką, bo wtedy powinna być o odpowiedniej wadze. Więc my będziemy zagęszczać na 3-4 razy. Zresztą ma to robić dookoła, więc ona będzie sypał tutaj w środek. My będziemy rozrzucać na boki i będziemy sobie pomału zagęszczać, a on sobie będzie dookoła obsypywał. Jak na złość, pogoda się zepsuła. Musimy się ewakuować. No, musimy się ewakuować. Zapowiadali w sumie jakieś burze i deszcze, no ale nie spodziewaliśmy się, że nas to złapie, więc niestety chyba dzisiaj nie uda się tego zagęścić. Zwłaszcza, że ta kanalizacja nam tu musi wybrać, a jeszcze się nie może dobrać z tamtej strony. Więc nie wiem, czy będę nagrywał, czy nie. Na pewno my uciekamy pod daszek. Więc jak nie nagram więcej, to wam puszczę zdjęcie, jak to wygląda, albo w następnym odcinku wam pokażę. Udało się zagęścić, udało się wsypać piasek. Pogoda się trochę poprawiła, ale niestety paliwo się skończyło w zagęszczarce, więc będziemy po niedzieli działać dalej, bo jest piątek, jest godzina prawie 18. Już i tak tam nic betonu nie przywiezie, a w weekendy nie pracują betoniarnie. Dlatego ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o nowym kanale Waghouse, ponieważ za 2 miesiące startujemy z budową domu. 160 metrów, bo dostaliśmy już warunki zabudowy, więc kwestia teraz tylko pozwolenia, a projekt już jest, więc niedługo wam zdradzimy, jak wygląda. Więc na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!